Radio Poznań Jazz to premiera, którą przygotowywałem najskrupulatniej w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To premiera, która została poprzedzona kilkoma miesiącami w studiu nagrań. Ponad 300 godzin studyjnych, łącznie nagrań, postprodukcji, edycji, miksów, masteringów. Dodatkowo jeszcze masa pracy przy doborze materiału. Nie wspominam już o samym procesie kompozytorskim i okresie powstawania tej kompozycji. Próby przygotowujące już bezpośrednio do koncertu trwały 4 dni. Rozpoczęliśmy w Domu Tramwajarza i kontynuowaliśmy próby w auli Nowa Akademii Muzycznej w Poznaniu. Tempo było ogromne. Pamiętam, że nie miałem czasu nic zjeść. Praktycznie na nogach od 6 rano do 23 każdego dnia. No tak, nie siadaliśmy nawet. Co bardzo ważne, komponując na ten skład i tworząc dalej te wszelkie aranżacje, podobnie również Iwona Witek, tworząca instrumentację tego koncertu, mieliśmy cały czas na względzie, dla kogo piszemy, doskonale znając tych artystów. To są doskonali artyści prezentujący nowe pokolenie poznańskich muzyków. To skład, który jest zgrany i który przez cały czas trwania sesji nagraniowej zgrał się doskonale z całym tym repertuarem, a dodatkowo podczas prób przygotowujących do koncertu wykazali się niezwykłym profesjonalizmem i podejściem, także byliśmy w stanie przygotować całość, bardzo dobrze poznać ten repertuar i wykonać te często niełatwe partie na koncercie transmitowanym na żywo bez zarzutu. Proszę, powiedz dęciakom, żeby już przychodzili ustawiać się na scenie. Była to praca, która przede wszystkim zaangażowała masę artystów, ale też producentów wideo, montażystów, realizatorów nagrań. Łącznie nad projektem pracowało ponad 50 osób. Praca nad programem niezwykle złożona i niezwykle kompleksowa. Program, który opowiada o 90-letniej historii poznańskiego radia, ale tak naprawdę o historii poznańskiej muzyki jazzowej, która od przedwojnia już tętniła w głośnikach wszystkich radioodbiornikach, a przede wszystkim uświetniała także sale koncertowe. To w Poznaniu odbył się pierwszy koncert jazzowy. Później w latach 50. to w Poznaniu rozpoczynali Jerzy Milian, Jan Ptaszyn-Wróblewski, żywa legenda poznańskiego jazzu, który pojawił się i w poznańskiej piętnastce, i pojawił się u nas na scenie na żywo. Niesamowite i wzruszające przeżycie. Legenda, która tutaj zaczynała i tutaj, nawet jeszcze w latach 60., w każdym miesiącu jeden tydzień zarezerwowany był dla Ptaszyna, który przyjeżdżał ze swoimi aranżami, ze swoimi utworami, spędzając tydzień w Poznaniu, nagrywał z poznańską piętnastką. Poznań, który w latach 80. wydaje na świat String Connection pod wodzą Krzesimira Dębskiego, również obecnego na scenie. I Poznań, który również jako swojego absolwenta i dziecko Poznańskiej Akademii Muzycznej wydaje na świat Marka Bilińskiego, stającego się później jednym z najważniejszych twórców polskiej muzyki elektronicznej. Dla mnie to jest osobista inspiracja. Muzyka elektroniczna jest mi niezwykle bliska, dlatego że od lat tworzę pomiędzy stylistyką muzyki jazzowej, improwizowanej i elektronicznej. Musimy, słuchaj, tak jakby
ustalić, co koniec końców wchodzi, co nie wchodzi i które... Z miastem tym jestem związany już od czasów liceum muzycznego i jest to dla mnie miasto, w którym miałem najwięcej radości, najwięcej inspiracji i w którym czuję się po prostu najlepiej, więc myślę, że całe dzieło było dla mnie bardzo osobistym wydarzeniem i czymś, co sprawiło, że byłem w stanie przelać całą tą wrażliwość, doświadczenia, wspomnienia na świat dźwięków, na świat obrazu, na świat tego multimedialnego wydarzenia. Chciałbym, życzyłbym sobie i wszystkim innym, żeby zawsze mieli okazję współpracować z profesjonalistami, zawsze mieli okazję działać w takim teamie. To była czysta przyjemność pracy, no i satysfakcja. I satysfakcja, jak zeszliśmy ze sceny, czuliśmy, że zrobiliśmy coś wielkiego, czuliśmy, że to miało sens, że udało się.